Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym filmie powiem wam, jak wyłączyć drop z mobów oraz drop wypadający z bloków. Więc bez przedłużania jeszcze powiem, że jesteśmy na wersji 1.15.2. Ok, więc przejdźmy do pierwszej komendy. Komendą podstawową będzie game rule, czyli zasada gry. I takim właśnie tutaj będzie dumop loot, rozwinięciem tej komendy. I tutaj możemy ustawić true albo false, czyli tak albo nie. Jeżeli damy false i włączymy to, weźmiemy jakiegoś moba, na przykład świnkę, i wezmę jeszcze miecz. Jak widać, świnia nic nie dropnęła, więc komenda działa. Jak ustawię na true, to świnka dropnie surowy schab. Co dalej? Dalej mamy game rule, do tile drops true. I to robi, że z mobów, znaczy się z bloków, nie wypadają przedmioty, czyli jak damy na survival i rozwalimy ten blok, to żaden item nie wypadnie. Może to być przydatne do jakichś mapek przygotowych, coś takiego. Ja to znowu na true ustawię i przejdziemy teraz do tych trzech tak jakby bonusowych komend. Mamy dumob spawning, czyli spawnienie się mobów. Jeśli to włączymy, znaczy się wyłączymy, to moby nie będą się spawnić, tak jak krowy, świnie, owce, osadnicy w wioskach wygenerowanych dopiero co, a także moby. Dalej mamy do patrol spawning, czyli czy mają się patrole spawnić, te takie windicatorzy i tak dalej. Komenda wygląda tak, true albo false tutaj wpisujemy. Dalej mamy do trader spawning, czy ten wędrowny handlarz ma się spawnić losowo na świecie. Jeśli nie, no to się nie będzie spawnić. Jeśli damy true, to będzie się spawnić. Krótki film, ale myślę, że komuś się może przydać. Macie jeszcze jakiś pomysł na poradnik, to z chęcią go nagram, tylko napiszcie mi w komentarzu jaki. Zapraszam do oglądania innych filmów. No i co, trzymajcie się. Cześć.